Najważniejsze dla Radomia. Nasi goście komentują wydarzenia wpływające na Twoje życie. Mocna rozmowa. Przy mikrofonie Aneta Pieńkowska. Dzień dobry, witam w mocnej rozmowie. Dziś naszym gościem Mateusz Tyczyński, zastępca prezydenta Radomia. Witam, panie prezydencie. Witam, dzień dobry. Panie prezydencie, na początek pytanie o informację o mającej się poszerzyć strefie płatnego parkowania. Skąd się wzięło tych 40 odcinków ulic? Czy są takie plany samorządu? Skąd się to wzięło? No niefortunne komunikowanie tej sprawy ze strony Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, bo cóż się za tą sprawą kryje? Za tą sprawą kryje się tak naprawdę przygotowywana dokumentacja do wniosku unijnego, do programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, gdzie mamy dużo, naprawdę dużo pieniędzy, bo ponad 200 milionów złotych zarezerwowanych dla nas na rozwój mobilności miejskiej. Jednym z elementów tego jest modernizacja strefy płatnego parkowania. Tak naprawdę głównie wymiana parkomatów, inteligentny system zarządzania wolnymi miejscami. Pani redaktor ma w ręku telefon. Wjeżdżając do centrum będzie mogła pani sprawdzić w aplikacji, czy pod redakcją są wolne miejsca, czy trzeba jechać przecznicę dalej. Mhm. Tak samo wjeżdżając do centrum będzie widać na elektronicznych tablicach, czy warto w ogóle w daną ulicę wjeżdżać, szukając miejsca do parkowania. To mogą być pieniądze przeznaczone na udogodnienia dla tej komunikacji. A czy faktycznie jest zamiarem też poszerzenie tej strefy? Bo pojawiła się taka informacja, że to pytali o to sami mieszkańcy, którzy mają problemy z zaparkowaniem. Czy tak jest? Mieszkańcy rzeczywiście pytają. Na wniosek mieszkańców już kilkukrotnie włączaliśmy ulicę do strefy płatnego parkowania. Natomiast ta dokumentacja jest jakby maksymalnym obszarem, na którym możemy w ogóle prowadzić pracę. Jeśli dzisiaj jakiejś ulicy nie włączymy, to z unijnych pieniędzy nie zrobimy tam nic. Nawet ograniczeń parkowania, jeśli gdzieś będą rozjeżdżane chodniki czy trawniki, bo takie prace też chcemy prowadzić. Więc to jest taki absolutnie maksymalny zakres, na którym możemy prowadzić pracę w ramach programu. Czyli rozumiem, że te 40 unijnego. Odcinków ulic, poszerzenie chodzi o objęcie całej tej strefy, czy wszędzie tam będą znajdowały się płatne miejsca parkingowe? Nie, absolutnie nie. Na części chodzi o tak prozaiczne rzeczy, jak wprowadzenie zieleni tuż przy skrzyżowaniu, tak aby samochody nie mogły tam parkować, tak jak Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji już to w centrum miasta robi. Chcemy mieć jak najszersze możliwości, natomiast jak to będzie wyglądało, jak ta inwestycja zostanie przeprowadzona, czy strefa zostanie w ogóle rozszerzona, to tak jak do tej pory, będzie zależało od głosu mieszkańców i decyzji Rady Miejskiej. My, jako Kolegium Prezydenta, ale też Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, jesteśmy po prostu narzędziami, jeśli chodzi o wykonywanie uchwał Rady Miejskiej. Oczywiście, kreujemy tą rzeczywistość, ale w ścisłej współpracy, więc do tej pory było tak, że to Rada Miejska decydowała, którą ulicę włączyć do strefy i tak samo będzie w najbliższym. Panie prezydencie, to teraz pytanie o budowę dwóch trybun stadionu Radomskiego Centrum Sportu. Kiedy rozpoczną się prace? Przetarg jest już ogłoszony. Jak to będzie wyglądało? Czekamy cały czas na ofertę, na rozstrzygnięcie przetargu. Tak naprawdę od podpisania umowy z wykonawcą 21 miesięcy. Chcemy to zrobić jak najszybciej, ale chcemy to też zrobić mądrze, więc tutaj nadmiernego pośpiechu, który mógłby później skutkować jakimiś problemami, na pewno nie będzie. Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego trzyma rękę na pulsie bardzo mocno, więc ja jestem o to spokojny. Kibice myślę, że też mogą być spokojni, bo to jest inwestycja zupełnie inna niż budowa tego, powiedzmy, pierwszego etapu stadionu. Czy nie ma tutaj obaw o problemy z gruntem, z jego grząskością? Właśnie do tego zmierzam, że ten teren jest dokładnie przebadany. Ten teren jest przebadany tak naprawdę metr po metrze. Wiemy, co tam jest. Nic nas nie jest w stanie już w tej chwili zaskoczyć. Nie ma skomplikowanych prac teletechnicznych, nie ma tak naprawdę skomplikowanych prac innego rodzaju. To jest de facto postawienie bardzo prostej konstrukcji z prefabrykatów. Wszystkie te najbardziej skomplikowane elementy stadionu, one są gotowe, bo bez nich stadion nie mógłby funkcjonować. Dzisiaj dostawiamy tak naprawdę, mówiąc kolokwialnie, z żelbetonu
gazetowych klocków, dwie trybuny, montujemy krzesełka, sanitariaty, niezbędną infrastrukturę, przykrywamy to dachem i oddajemy kibicom, żeby mogli zapełniać stadion. A co z elewacją? Bo pojawiają się o to pytania. Wiele osób liczyło na to właściwie, no, że ten stadion zyska zupełnie inny wygląd dzięki temu, że powstanie w tym kolejnym etapie elewacja. W przetargu tego nie ma. To co z elewacją? Nie ma tego w przetargu. Zdecydowaliśmy, że będziemy wykonywać ten element osobno. Z bardzo prostej przyczyny. Tak naprawdę zadanie musi się zmieścić na tych dwóch trybunach, wschodniej i zachodniej. Nie możemy zrobić nic, co wychodzi poza zakres opracowania, więc nie chcieliśmy przykrywać elewacją tylko tych nowych trybun, a jednoczesne prace na dwóch pozostałych by po prostu formalnie niemożliwe, więc niosłoby to duże ryzyko, że wykonawca nie wykonywałby w ciągu tej elewacji, musiałby się do istniejącej części nawiązywać. Tutaj zdecydowaliśmy, że dopracujemy dokumentację projektową tak, aby zminimalizować ryzyka i po oddaniu Stadionu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji ostatnim etapem będzie już elewacja. Panie Prezydencie, wybory. Startuje Pan do Rady Miejskiej ze Śródmieścia. Panie Prezydencie, co w Pana ocenie powinno stać się z parkingiem przy ulicy Keleskrauza, wyremontowanym, nieużytkowanym, który tam stoi? Jakie są plany samorządu na ten obiekt? Ja uważam i tutaj jestem w 100% zgodny z prezydentem Witkowskim, że to jest świetne miejsce na coś na kształt city, po prostu na office, na dobre mieszkania, na dobre usługi, na przeniesienie ciężaru centrum miasta właśnie w to miejsce. To miejsce, które może dać też dobre miejsca pracy, tam dokumenty planistyczne dopuszczają wysoką zabudowę. Liczę na to, że taki inwestor się pojawi i że na tym obszarze w ścisłym Śródmieściu, ale no jednak troszkę na obrzeżach tego Śródmieścia, gdzie jest dobry dojazd od północy, naprawdę zbuduje coś, co odmieni zupełnie tą część Radomia z korzyścią dla wszystkich, bo okoliczni mieszkańcy zyskają dostęp do usług, a wszyscy radomianie miejsca pracy i dobrą przestrzeń. Obiekt do wyburzenia i zupełnie nowa inwestycja realizowana na przykład przez prywatnego inwestora. W mojej ocenie tak, tutaj ta część miasta powinna zostać, nawet nie powiem uporządkowana, powinna przejść zupełne przeobrażenie. Mamy przykłady w innych miastach, gdzie takie naprawdę atrakcyjne miejsca powstawały i liczę na to, że tutaj również takie miejsce powstanie. To na koniec jeszcze kultura, pana działka, mówiąc kolokwialnie, panie prezydencie, i amfiteatr. O jego remoncie, potrzebie jego modernizacji mówi się od lat. Czy ten projekt nadal jest na tapecie, czy już o nim zapomnieliśmy? Jest ten projekt, mamy bardzo dobrą koncepcję przebudowy amfiteatru, naprawdę koncepcję, która łączy funkcjonalność dla funkcji kultury, ale też taką dostępność dla mieszkańców z otwarciem na park na obozisku. To też mogłoby być miejsce, które przyciągałoby i wniosło życie w tą część miasta. Czy uda się ten projekt zrealizować? To wszystko zależy, jak będą wyglądały fundusze unijne. Czekamy tak naprawdę na kryteria naboru w konkursach dotyczących rewitalizacji kultury. Mamy do złożenia projekt Parku Kulturowego Stary Radom. Jeśli będzie taka możliwość przebudowy sali Radomskiej Orkiestry Kameralnej, tak aby ona spełniała wszelkie standardy sali filharmonicznej i właśnie amfiteatr. Mam nadzieję, że na wszystkie te trzy duże projekty będzie szansa na finansowanie. Jeśli nie, no będziemy musieli wybierać i będziemy musieli szukać innych źródeł. I tu kończymy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Mateusz Tyczyński, zastępca prezydenta Radomia, był dziś gościem mocnej rozmowy. Dziękuję, panie prezydencie. Dziękuję bardzo. Radio Radom 87,7.